Siema, siema, jestem Rajo Dziplet, to jest koniec z naszej serii Podwórko Kolejnicy. Witam serdecznie na następnym to oto odcinku, numerycznym, który, ale chyba coś koło 70 już będzie, nie? Także fajnie. Witam cały czat na Twitchu, który ze mną jest. Witam również was oglądających na YouTubie i witam też Krzysia, który ze mną jest. Gdzie on jest? A, witam, dzień dobry, serdecznie. Gdzie ty jesteś? Tutaj jestem. Gdzie? No, przed szklarnią. Kurde. No. Trzeba było zadbać o szklarnię, bo ty tam nie zabijasz, ogólnie porwało się strasznie, trochę tworzyliśmy, obici deszcz padł dzisiaj. Odcinek taki deszczowy, nigdy w deszczu nie pracujemy za bardzo, więc, ale musimy też ogarnąć, bo krowy nie mają w ogóle jeść, mamy też do sprzedaży jajka, także będziemy działać. Dobra, Krzysiu, to co, podczepiamy tutaj maszynkę, bo dzisiaj też Krzysiu jedzie na sprzedaż z krówkami, znaczy mnie starszymi, i już się nam nie będą potrzebne, takiegoś po prostu chciałem je kupić, więc skoro tak, to czemu nie, lecą na sprzedaż po prostu dwie krówki. Krzysiu właśnie jedzie mu zawieźć, także okej. Okay. Jeszcze dawaj trochę. O kurde, ty to jak... Dobra, kable podpięty, dawaj. Ja ci idę zaraz tam ten... Idziemy załadować się, nie? Tam cofniesz do obory, nie? Jak coś. Okej, okay, spokojnie. No, także... A, coś się stało, słuchajcie bliska. Pomalowaliśmy w końcu korpus. Jak widzicie, już jest taki cały, jaki powinien być. Więc farba dojechała, wszystko jest pomalowane w jeden kolor. Także teraz tak oto, wygląda właśnie MTZ. No, w całej całości wygląda po prostu na wielkie bydle i się mega prezentuje, nie? Także fajnie. Dobra. Czekaj, wejdę do środka. Dawaj, jeszcze otwórz bramkę, jak możesz. Okej. Okay. Jak się otwiera? A, otwiera się. Już się otwiera, no. Dobra, powoli, powoli, czekaj. Czekaj. Jeszcze wierzysz, czy łapiesz? Sekundka. Czekaj, zaraz tutaj. Chyba, wiesz co? Muszę jechać załadować, nie? Muszę wejść do środka. Nie, nie, spoko, spoko. Czekaj. O, tak, dokładnie. Więc które lecą? Lecą za 1500 to oczywiście. I tą 34 miesiące to jakieś 33, więc bierzemy te krówki. Ładujemy sobie dwie sztuki. Okej, okay, dobra. Załadowane? Poszły. Dobra. Zamykaj tam tę furtkę. Już się zamyka. O, czekaj, czekaj, stój, stój, bo to się muszę domknąć. O. Dobra, elegancko, ja wtedy jadę. Jasne. Dobra, wiesz jechać, nie? Wiem, wiem, no. Dobra. To fajnie, Krzysiu się już rusza. Ty, ale wiesz co, może stój. Zrobi tę miniaturkę zaraz. No i wracamy z powrotem do was, ludzie. Krzysiek właśnie pojechał sobie, ja tu będę dzisiaj ładować sobie, niestety będę ładował sam, więc mieszalnik zrzucimy teraz potem, nie? On się będzie ładował. Trochę może nierealnie napiszecie, ja wiem, ale nie mamy trzeciego ciągnika, który by nam tu mógł pomóc, także już nie ma wiem, w ogóle słuchajcie, jest maj. Ostatni semestr, ostatni miesiąc został tej szkoły, no i co? Już niedługo kwit odbieram, nie? Za miesiąc będę właściwie pełnoprawnym tutaj rolnikiem. Także super sprawa. I będę mógł właśnie wam coś pokazać, nie? Mam też w planach ogólnie zrobić z Krzyśkiem dla was odcinek z sianokosów, ale taki fajny odcinek, taki zestawowy bardziej. Tylko słuchajcie, a, wezmę sobie tutaj, odkryję to. O. A, i właśnie jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, bo tutaj jak widzicie, mamy header teraz postawiony, nie? Tak samo też header, tutaj ten sobie stoi, ten w ciczkarni. No i tu jeszcze są jajka, które dzisiaj się nie zabiera, nie? Dlaczego tu jest header? Dlatego, że w miejscu, gdzie stał header, teraz stoi ciczkarnia, bo jak widzicie, tu już nie ma. Mówię, deszcz pada, niech szkoda mi po prostu jej trochę. Krzyku też bardzo prosił, żebym ją tam włożył pod ten. jak to się mówi? No, pod wiatę, bo szkoda maszyny, a to wiecie, jak mnie była stara maszyna Krzycha. Także posłuchałem tej głosu rozsądku i teraz tam stoi New Holland, nie? Jak tam droga w ogóle? Ślisko jest? No ślisko, ślisko, ale jakoś dziwnie samochodów nigdzie nie ma, wiesz? Na spokojnie coś. Spokojnie, no. Może wiesz, nikt nie jeździ, bo pada, to nie ryzykują, no, nie? Możliwe, możliwe, no. Może tak. Okej. Okay. Nie, ten MTZ mega mi siedzi. Naprawdę to jest chyba najładniejszy kolor, jaki mogłem zrobić, nie? Cudowny po prostu jest. Przecudowny. Teraz jeszcze w ogóle jak tak siedzi, to już w ogóle, nie? No powiem szczerze, mam czasami tak na tych odcinkach, że wystarczy, że w jakiś fajny sposób pomaluję sobie maszynę, coś zrobię innego, odświeżę kolorki i o to chce się grać, nie? Jest to lepsze chęci do tych odcinków, mam nadzieję, że wam też się oczywiście one podobają, nie? Te odcinki, że w taki sposób prowadzone, w taki właśnie sposób, że co chwilę coś remontujemy, odnawiam i tak dalej. Ja wiem, nie jest to do końca realne, bo się nie maluje ciągnika co sezon, czy nawet dwa razy w sezonie. Przepraszam. Ale tutaj akurat to po prostu jakoś tak robi te nasze odcinki bardziej ciekawe, nie? Mam ochotę nie Krzychu na drodze? Może tak być, no. Może tak być, czekajcie, tutaj trzeba bardzo uważać z dawkowaniem, żebym się nie popierdzielił.
tak mniej więcej połowę trzeba tego wrzucić. Okej, okay, wystarczy. A, to resztę w sumie tej słomy mogę zawieść, o tym tak, belkę rozciąć, bo tam słomy trochę brakuje. Także dzisiaj taki odcinek trochę ogarniania rzeczy na gospodarstwie, bo w sumie tego nie ma, zwykle jakieś odcinki polowe, gdzieś tam coś wyjeździemy raz na jakiś czas, a tak to właściwie non-stop jesteśmy w polu, więc w końcu się kurczę, skoro mamy te krowy, to ogarniamy te krowy, nie? Pokazujmy te krowy, cieszmy się nimi, no akurat dwie pojechały, więc już się nimi nie będę cieszył, ale dobrze, nie? Niech one jadą, niech tam zdrowe będą dla tego ziomeczka i niech tam mu dają to, co trzeba, nie? Dobra, ja to sobie... W mojej życiu przerwę, mam problem ze sprzedażą. Tak? Już tak. Ci problem naprawiam, poczekaj, bo ci pewnie nie dałem dokumentów. A, dokumentów, to już, no pewnie, już, no. Już ci daję dokumenty, proszę. O, da, aby się wszystko zgadzało. Doszły? Doszły, doszły. Dobra, fajnie. Gąb przyleciał. No i spoko. No i elegancko, 3000 wpadło za dwie krówki. Nie, to jest za mało. Za sel, za trzy, za jedną krowę to będzie przynajmniej 4000, co najmniej, nie? Więc, no nie wiem, Imo tutaj trochę nas chłop wydymał, nie? Trzy koła za dwie krowy, nie? Zresztą to jest deal życia. To ja bardzo tutaj nakupił 100 sztuk. No co, no, oczywiście nie stać by było mnie na, je, na ich utrzymanie. Musiałem sobie dokupić łąk, ale to wiecie. Patrzcie, jak to ładnie pola sobie rosną, nie? Teraz deszczyk pada, taki chłodny deszczyk. Naprawdę fajnie. Ja tutaj nawet drzwi zamykam, bo wiecie, tak jest mega gorąco, parno strasznie było, także w końcu trochę tak szybko, nie wiecie, jak to jest taki, taka aura po deszczu, nie? Nie wiem, czy też to czujecie, tak jak ja, ale mega tu jest, nie? No, tu jest naprawdę kozak. Co tam się dzieje? Utopiłem John Deere'a, 63-69-30 premium i dwa ciągniki, mi ciągali. No to powiem ci, że... współczuję, nie? Nasz też sobie właśnie MTZ był utopiony w ostatnich odcinkach. Nie będę mówić przez kogo już. A, Krzychu, fakturka jeszcze ktoś do ciebie jest do zapłacenia. Fakturka i... 22 tysiące. To za chwilę ci ten. O. No dobra. Troszkę mnie przekupiłeś. To za te krowy pewnie. 4000, wiesz co, dwie sztuki? No tak niewiele, nie? Niech będzie. Dobra, wysypiemy sobie teraz te. No i co? Ogólnie dzisiaj odcinek jakiś taki długi nie planuję robić. Bo to sobie pokażę właśnie krówki. A, wszystko już jest chyba, tak? Fuu, jest nabite. Okej. Okay. Ty, wiesz co? To może zrobić tak, że ja sobie pojadę. Odstawię tutaj tego MTZ-cika, czy tą... odstawię sobie... Wasz obóz? I może ja pamiętam, jak ja sprzedać, co? A ty w tym czasie ten, byś sobie słomy trochę woził belkami, to nie? Turem okay, sensie. Spoko, spoko. One tu w oborze mają miejsce, ktoś wystarczy belkę przewiedziesz i już pójdzie ona, nie? No tak, 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 spoko. Dobra, gdzie jesteś w ogóle? No już za chwilę będę, nie? A, okej, okay. To sobie tutaj stanę, w takim razie wyłączę ciągnik i poczekam na Krzyśka. Albo może sobie w sumie przygotuję palety, tam z tyłu, nie? O, żeby nie czekać na niego, to przygotuję sobie właśnie palety, nie? Pod wyjazd. Otworzę sobie bramę, to z tej strony też może być. Okej, okay. Więc jedna paleta tutaj. Muszę szybko wiedzieć, żeby tuszanki nie zamokły, nie? Dobra, jedna. Teraz druga. Tak sobie słabo, będzie mi wygodniej. I trzecia paleta. Siema, przed chwilą wygrałem 16 WLP w konkursie na kanale Enduro Opa. No i super, gratuluję. Wielkopolskie będzie, nie? Już na gospie jestem. Tak, Grim, miałem się upadlać. Za chwilkę idę się upodlić, tak spokojnie. Tylko, o! Mogę przejąć szczątkę? Dzięki. Masz. Dobra. A, o, ja sobie do MTZ to zasiądę. No nie, powiem ci, zajebiście wygląda, nie? Po remoncie, elegancki. Jest teraz taki konkret. On w ogóle nie wiem czemu, nie wiem czy wam też, ale mi mega przypomina na przykład tego Volvo BM-a, nie? Oryginalnego. Zresztą, kurczę, zobaczcie tego MTZ-a. Tam se Krzychu pojechał, nie mnie. I zobaczcie teraz tego, to Volvo, nie? A! No tak, nie zobaczymy, bo ty nie masz dealistików, nie? Dobra, no otwieramy. Niestety. No trudno, trudno. O! Palety. Cyk. Załadujemy sobie elegancko. Cyk. Wejdzie coś jedna paleta? Mam nadzieję, że wejdzie. To myślę, jedną muszę zabrać od tych. Okej, okay, pasuje.
Już to nie będę tego wózka podpinał, jak Krzysiek ma to, to wiecie. To i tak jest chwila, tylko sorry, że tutaj po kurkach jeżdżę, ale one to wiecie. One się nie boją, nie? A widzisz, ja bym ci nie powiedział, to byś jeździł tym złomem z puszką. No, co fakt, to fakty do mamy z Hucita, to prawda, nie? Dzięki tobie właśnie mamy teraz taki fajny zestawik, nie? Także naprawdę, pomysł na kabinę, mega rzecz, nie? Żeby zmienić kabinę, bo tamta była taka strasznie właśnie puszkowa, a ta już jest taka, no konkretniejsza. No patrzcie, perfekto weszło. Nie będę zamykał, bo jajka pogniotę, nie? Pobiję. Jajka potłuka i tyle, więc po prostu będę pojechał sobie. Tyle powinien wystarczyć. Jak tam idzie słoma? Elegancko idzie, wchodzi, no spokojnie. Tak, wchodzi. No i fajnie. O, samochód nie ma, ktoś tu łazi jednak, w koszulce. Dobra, wyjeżdżamy. Bez tylko dzisiaj spokojnie ten ulicy. Jak makiem zasiał. No, dokładnie. No, więc my tu jajeczek nie mamy co prawda dużo. Cztery palety to nie jest jakoś tam wybitna ilość, ale na pewno jakaś kaska wpadnie, znaczy jakiś to kwit dodatkowy, który się przyda. A wiesz co? A dobra, już jak jadę, ten niech jadę. Myślałem, mogę pojechać naokoło, w sumie, nie? Aż ten tam wjeżdżam. Także okej, okay, tu sobie zajedziemy. I za chwilę będą do niej pobierać, nie? Okej, okay, pobierają. Ta, ma pan rację, nie? Zawsze gadają ludzie. No akurat sąsiad to mnie tam lubi, nie? Więc to nie jest jak tamten, ten taki, co mi wszystkich zazdrości. Ty! No, panie! Kurde, panie, 18,5 tysiąca prawie, nie? Ej, piesiątkowa na koncie. A, ludzie, właśnie, ja nie pokazałem czegoś, bo kupiliśmy nowy nabytek. Właśnie mam to powiedzieć, ale wam nie powiedziałem. W sumie mogę też to poczekać z tym na szone kosy, ale kasa zniknęła z konta, więc o co chodzi? Kupiliśmy przetrząsarkę. Tamtą, co mieliśmy wcześniej, sprzedaliśmy po prostu, bo ona miała tylko 3 metry i była bardzo, bardzo mała. O, tu właśnie stoi teraz w tym miejscu New Holland. Bardzo ładnie tutaj się prezentują nasze duże maszyny. No, wiata jest, więc co będę jakąś nową budowę z kurtu, wystarczy zmieścić, nie? No, także zaraz wam pokażę nowy nabytek. Jest to przetrząsarka od Vicona, trochę nowy sprzęt. Z racji tego, że wyboru wielkiego na Oelixie nie miałem, musiałem zakupić u dealera po prostu coś nowszego. I jest, oto on. Oto Viconik, elegancki, 6,1 metra, całą szerokość roboczą ma, więc naprawdę super. Jest to Fanex 604, także myślę, że jak najbardziej powinienem oddać i no przy sianokosach pewnie też bardzo pomoże, nie? Bo tamten się po prostu człowiek męczył, nie? A też niedługo będzie mieli trochę więcej łąk, także to zobaczcie niedługo. Dobra, zamykam bramy tu wszędzie. Też zamykam bramy w sumie na wyjazdową, nie? I ten. I w sumie... Dobra, i tyle chyba, więc nic nie ma co robić, nie? Kurde, chata otwarta, panie! Zamknę dom jeszcze. Okej, okay, zobaczymy, jak Krzysiekowi sobie, jak się sobie radzi. Siemaneczko kolego, co masz same cyferki w wyniku. Witam serdecznie. Cześć Robix, witam. O kurde, ale jedzie. Ty, ja się te światło nie zapalałem w ogóle. No do tego ja testuję wszystko, trzeba posprawdzać, nie? Jak no. To działa, panie. Nie, taka lampa to fajna. No. Ogólnie wybieram też nowe lampy, bo tamte były trochę stare, więc znaczy lampy tamte były w tamtej kabinie, ale zmieniłem je akurat z kabiną, wybieram po prostu nowe, nie? Lampy. Jak tam w ogóle sprawa z kurwkami? Tam wszystko już dałeś? Tak, dałem słomy, mają już na fulla. Okej, okay, gnówki jeszcze mają na fulla, więc trzeba niedługo gdzieś tam wywieźć pewnie. Dobra, to zagrać go w sumie, nie? Nie ma co tutaj na siłę ten, go trzymać. To co? Nic no, jest 15. My z Krzysiekiem chyba idziemy na jakiś obiad albo coś. Więc kończymy odcineczek. Trochę krótszy dzisiaj, ale jak mówię, sprawy takie organizacyjne, bardziej ogarnięte tego, co się dzieje dookoła. Więc spoko. A, słuchajcie, jakby ktoś chciał kupić obornik, zapraszam serdecznie, mam dużo obornika, więc będzie okazja dziś wam go sprzedać po prostu, bo mi się na pewno nie przyda, więc piszcie w komentarz, chcecie kupić obornik i za ile... Jeszcze chcecie... ciepły. Jeszcze ciepły, no. Ile chcecie za tonę obornika, a ja mogę sprzedać, nie? Bo mam tego dużo, więc po prostu sprzedam któremuś z was, nie? Dobra, idziemy na obiad? Idziemy, nie? Chodź. Idziemy. Po robocie, kasa zarobiona. Trzeba się wysuszyć po deszczu. Tak, dokładnie. Niech krowy tam się wietrzą, bo i tak tam u nich parno, także lecimy do chaty. Idziesz przodem? No, się... mogę. Czekaj, jeszcze buty sobie umyj, chodź, buty umyję trochę, czekaj. No, oj. Stój ty. O, kurde, żebyś się właził, nie właził tak. Weź mi jeszcze ogarnię też, bo to cały upierdzielony jestem. O, przesuń się, kurde. Dawaj, ale masz te gumiaki, o! Mam, ja w pizza chodzę, drogi. No! Normalnie, elegancko! Dobra, chodzimy. Nowe, ze sklepu! Sz, sz,
Dobra. Czekaj, ja dziś zamknę, żeby nie zapadało. Zamykaj, zamykaj. O kurde. Dobra. Herbatę będziesz pił? Będę, będę. Dobra, idę stawiać czajnik. Dwie łyżeczki, cukru. O, a może kawy, co? Bo czajnika nie mam, chyba ci wodę paniaką gotuję. Panie. Czekaj, do klopa jeszcze skoczę na szybkiego, bo mi się zachciało. Cena jaka za obornik? Sami proponujcie. Jestem ciekaw waszych propozycji. A do kilo płacisz, tak? Dobra. Tak, ja tu nastawiam tę wodę. I słuchajcie, dzięki za odcinek, do końca oczywiście trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa. Nara. Krychu z kibla tam krzyczy.